posiedzenie Komisji do Spraw Statutów Jednostek Pomocniczych. Program naszej pracy komisji jest rozdany. Rozdany mamy również propozycje. To zestawienie propozycji, które były zmiany. Przy czym jest jeszcze tutaj kilka zdań pani dyrektor. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, przekazaliśmy Państwu dodatkowe materiały. One obejmują po pierwsze aktualizację brzmienia wszystkich opisów granic i aktualizację załączników graficznych do statutów w tych przypadkach, w których Wysoka Komisja przyjęła propozycję zmiany tych granic. I to są te dwa załączniki, które Państwo jeszcze od nas otrzymali. Analizując protokoły ze wszystkich posiedzeń już tak końcowo, wyłapaliśmy jeszcze cztery drobiazgi, które jeżeli Wysoka Komisja pozwoli, to chcielibyśmy jeszcze dodać, żeby już ten znalazł się już w kompletowym materiale. Zacznijmy od pierwszego, my to obraz będziemy podawać. Oczywiście. Pierwsza rzecz to jest w paragrafie pierwszym ustęp trzeci, aktualizacja publikatora, bo w międzyczasie zmienił się publikator, jeżeli chodzi o dziennik ustaw, pod którym widnieje ustawa o samorządzie gminnym i tam jest taka propozycja, żeby ten dziennik ustaw zmienić, znaczy w zasadzie pozycję zmienić na pozycję dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami. Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej propozycji zmiany? Bardzo dziękuję, jednogłośnie. Druga rzecz to jest paragraf 7 ustęp 2. Dyskutowaliśmy kiedyś o słowniczku pojęć i prowadziliśmy pojęcie radny Rady Miasta, tak żeby doprecyzować to określenie. I my prześledziliśmy całą treść statutu, wychwyciliśmy, że jeszcze w jednym miejscu jest sformułowanie radny, a nie tak jak w słowniku zostało wprowadzone radny Rady Miasta. To jest paragraf 7 ustęp 2. Więc tam warto byłoby dodać radny Rady Miasta i brzmienie tego paragrafu 7 ustęp 2 po zmianie brzmiałoby tak. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów i przewodniczy jej obradom przewodniczący Rady Miasta lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady Miasta bądź radny Rady Miasta z danego okręgu do momentu wyboru przewodniczącego Rady. Dobrze. Tak, wobec tego kto z Państwa radnych jest za? Bardzo proszę. Kolejna rzecz to jest paragraf 14 ustęp 13. Tam mamy mowę o tym, że rozstrzygnięcia w sprawie zgłaszanych wniosków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. I tutaj chcielibyśmy zaproponować takie doprecyzowanie, ponieważ w poprzednim ustępie jest katalog wniosków formalnych. I czasami pojawiają się takie wątpliwości, że ta większość oznaczona w paragrafie 13 dotyczy tylko wniosków formalnych, a ona dotyczy wszystkich wniosków. I wniosków formalnych, i w ogóle wniosków w trybie prac Rady zgłaszanych. Dlatego proponujemy dodanie w brzmieniu paragrafu 13 właśnie tego doprecyzowania w tym wniosków formalnych. Po jego dodaniu brzmienie miałoby następujący przebieg. Rozstrzygnięcia w sprawie zgłaszanych wniosków, przecinek, w tym wniosków formalnych, przecinek, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym dwukropek i tu już jest dalszy. Dobrze. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Bardzo dziękuję jednogłośnie. I ostatnia poprawka. No i ostatnia poprawka, paragraf 17, ustęp 6, w którym jest mowa o tym, że w przypadku nieobecności przewodniczącego zarządu jego zadania z zastrzeżeniem ustępu 5 wykonuje zastępca przewodniczącego. Myśmy dodali ten ustęp, chcąc jakby uregulować sytuację w przypadku nieobecności zastępcy przewodniczącego, a chodzi o to, żeby dodać do treści tego ustępu zastrzeżenie ustępu 5 zdanie drugie. Cały ustęp 5 w paragrafie 17 ma takie brzmienie. Przewodniczący zarządu organizuje pracę zarządu oraz kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje dzielnicę wobec organów miasta Lublin, jednostek organizacyjnych miasta Lublin i innych jednostek pomocniczych miasta Lublin. Drugie zdanie. Przewodniczący może powierzyć w formie pisemnej prowadzenie spraw, o których mowa w niniejszym ustępie i w paragrafie 16 poszczególnym członkom zarządu. I dlatego w paragrafie, w kolejnym ustępie proponujemy, żeby dodać zastrzeżenie ustępu 5 zdanie drugie, tak żeby te przejęte obowiązki podczas nieobecności przewodniczącego ograniczyć tylko do organizacji pracy zarządu i
reprezentowania, a nie do powierzania obowiązków pozostałym członkom zarządu, bo wydaje się to już za daleko idące podczas nieobecności przewodniczącego zarządu, czyli kierowanie i organizowanie pracy zarządu oraz reprezentacja, tak, natomiast powierzanie obowiązków poszczególnym członkom zarządu wydaje się właściwe tylko i wyłącznie w kompetencji przewodniczącego zarządu. Dobrze. Tak, zgadzamy się. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Jednogłośnie bardzo dziękuję. Czyli mamy już temat jakichkolwiek poprawek zmian wprowadzonych. Przechodzimy wobec tego do... Tak, wobec tego, ale to co, to mam to przegłosować? Tak. Przechodzimy wobec tego do przegłosowania całości dokumentu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej propozycji zmian statutów jednostek pomocniczych wypracowanych? Jednogłośnie bardzo dziękuję. I przechodzimy do drugiego punktu, czyli do przyjęcia sprawozdania działalności Komisji do Spraw Statutów Jednostek Pomocniczych. Treść sprawozdania macie Państwo przed sobą. I tak, zestawienie tych zmian będzie zamówione w załącznik. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania? Jednogłośnie bardzo dziękuję. Czy mamy jakieś sprawy wniesione? Ach, mam pismo w sprawach wniesionych. Pismo od pana Stanisława Błacha. Państwo go macie w aktówce. Komisja ostatnio stwierdziła, że już nie będzie wracała do sprawy. Tak, dokładnie takie mieliśmy ustalenia, że nie będziemy wracać już do tych kwestii, które zostały w jakiś tam sposób przemówione. W związku z powyższym zachęcam do poczytania. Wyczerpaliśmy porządek komisji. Czy coś jeszcze? Mamy jeszcze jakieś komisje? Znaczy, jest jeszcze jakieś posiedzenie komisji, czy już zakończyliśmy pracę? Pismo ze sprawozdaniem i zestawienie zostanie skierowane na sesję celem przyjęcia i to ostatecznie zakończy pracę naszej komisji. To się cieszy. Fajnie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Pracę komisji Już lista obecności.